Witam, zapraszam dzisiaj na rybne klopsiki. Bardzo prosty przepis. Trochę świeżych ziół, jak macie pod ręką. U mnie będzie to tymianek i troszkę oregano. Dodam taki nieduży kawałek imbiru, poszatkuję go na drobno. Sporo świeżej, młodej cebulki. I również szczypiorku. Zużyję tutaj 3 filety rybne, mniej więcej to jest porcja na 3-4 osoby. Może być flądra, może być sola, może być dorsz. Dodam jedną łyżeczkę musztardy i jeszcze troszkę bazylii, pieprzu ziołowego i papryki mielonej. 2 nieduże łyżki z małym brzuszkiem kaszy manny. I po połowie wszystkich tych dodatków, które wcześniej siekałam, tymianek i oregano. Pół porcji, resztę zostawię do sosu. Tak samo robię z imbirem i tak samo robię z cebulką, tą białą częścią, i ze szczypiorkiem, ale ten dodam dopiero po wymieszaniu, po zmiksowaniu. No i oczywiście troszkę soli. Mniej więcej wymieszałam ze szczypiorkiem, teraz formuję średniej wielkości klopsiki. Klopsiki krótko podsmażę na niewielkiej ilości tłuszczu. Zaraz do tego dodam resztę takiej cebulki, ni to cebulka, ni to szczypiorek, imbir, żeby danie było pyszne. Dodam jeszcze 2-3 posiekane dość grubo pieczarki, szczypta soli, jeszcze odrobinę czosnku. Jeden ząbek wystarczy. W międzyczasie wleję trochę zimnej wody do jednej łyżki mąki. Może być mąka pszenna, może być mąka ziemniaczana. Do tego dodam troszkę przecieru pomidorowego, mniej więcej 3 łyżeczki. Podlewam wodą. Chodzi o to, żeby czosnek się nie przypalił, bo jak wiadomo, będzie gorycz. Bardzo krótko podsmażamy z czosnkiem. Na początek niewiele, później zobaczymy, ile chcemy sosu, jaka będzie gęstość. Wlałam kolejną porcję wody do tej zaklepki, żeby nie była tak bardzo gęsta, i wymieszam jeszcze raz. Wlałam na patelnię, doleję jeszcze ciut wody do szklanki. Tak około 2 szklanki płynu albo bulionu. Teraz pozostałe przyprawy, które zostawiłam wcześniej. Chwilę pogotuję i na sam koniec dodam jeszcze posiekany szczypiorek. Teraz całość pogotuję około 2 minut. U mnie gęstość sosu jest idealna, więc nie będę już zagęszczać. Na sam koniec dodam szczypiorek, danie jest gotowe. Zachęcam, przepyszne, zwłaszcza z dodatkiem imbiru. To nie musi być szczypiorek, oczywiście może być koperek, natka z pietruszki.